Now I don't play when I do my thing. But you better call the cops. If I start to sing. Yeah. I got plenty moves. Eyes open or eyes closed. But my best move, baby, is when I blow my nose. Africa, my brother. He lets loose when he lets go. Yeah. I got plenty moves. Eyes open or eyes closed. Kiedy na początku lat 80. we Francji pojawił się rap i breakdance, w niektórych dyskotekach i filmach brazylijskich można było zaobserwować taniec podobny do breaku z wyraźnymi elementami walki. Tańcem tym był capoeira. Wraz z Christophem Bernardem, autorem tego dokumentu, postanowiliśmy pojechać do Brazylii, by nauczyć się tego tańca. Dotarliśmy do Salvador, kolebki kultury afro-brazylijskiej. Odwiedziliśmy szkoły tańca, włóczyliśmy się po ulicach. Na początku pociągała nas estetyka capoeiry, wdzięk jego ruchów. Szybko jednak przekonaliśmy się, że capoeira kryje w sobie głębszy sens. Jest elementem historii i kultury Brazylii. Władze tego kraju włączyły capoeirę jako drugą dyscyplinę sportową po futbolu do programu szkolnego. Czym jest capoeira? Sportem czy tańcem? Jedno jest pewne. Podobnie jak breakdance, dla młodych mieszkańców capoeira może być odskocznią i spoiwem kulturowym. Nasi przyjaciele Kimbalada z Rio de Janeiro i Boca z Salwadoru są tego najlepszym przykładem. A może zarażą was swoją miłością do capoeiry? Kimbalada uczy capoeiry dzieci z Rio. Sam również nauczył się jej w stołecznych slumsach. Ale prawdziwą kolebką capoeiry jest Salvador. Capoeira, wojownicy tańca. Przyjaciel Kimbalady Boca do Rio obiecał pokazać mu miejscowe szkoły tańca. Dla młodzieży z ubogich dzielnic capoeira jest sposobem na wyrwanie się z kręgu wszechobecnej przemocy. Wstawaj, idziemy. Dopiero się położyłem. Chcesz wody? Spójrz na ten widok. Vamos lá.
Taniec się rozpoczął. Możesz naostrzyć szpadę. Stań w obronie przyjaciela Timbalady, który przybył z daleka i potrzebuje pomocy. Pierwsi czarni przybyli z Afryki do Brazylii zakuci w kajdany. Po długim dniu pracy niewolnicy gromadzili się naokoło ognisk, żeby tańczyć i śpiewać. Mężczyźni wykonywali taniec zebry, tańczony w Afryce podczas obrzędów inicjacji. Niewolnicy szybko zamienili go w taniec walki. Płynne, z pozoru niegroźne taneczne ruchy były w rzeczywistości zakonspirowaną szkołą walki wręcz. Takie były początki capoeiry. Z czasem capoeira stał się symbolem oporu. Jego nazwę nosiła partyzantka złożona ze zbiegłych niewolników. Coraz liczniejsi uciekinierzy organizowali się w społeczności zwane quilambu. Każda z nich miała armię i króla. Najsłynniejszym był król zombie, który przez 70 lat stawiał opór Portugalczykom. Jako symbole walki o wolność, capoeira i brazylijskie voodoo były wyklęte i zwalczane. Po zniesieniu niewolnictwa duch rewolty był podtrzymywany przez słynnych bandytów, takich jak Lissaro i Lampeo. Grabili bogatych i stawiali opór armii, zyskując popularność, która przetrwała do dzisiejszego dnia w pieśniach capoeira. Lampeo i jego banda. Później dwaj wielcy mistrzowie capoeiry wywarli zdecydowany wpływ na jego rozwój. Mistrz Bimba przyczynił się do zalegalizowania tego tańca w 1954 roku. Dołączył do niego elementy walki i nazwał go capoeira regionalny. Taniec ten zdobył dużą popularność, szczególnie wśród bogatej młodzieży, ale stracił na autentyczności. W odpowiedzi na to mistrz Pastinha powrócił do korzeni, opracowując taniec capoeira Angola. Jego szkoła w dalszym ciągu kultywowała duch rewolty.
Carbonara, carbonara, minha cara, minha cuca de carodara, 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 deixa eu dançar, que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Aujourd'hui, être noir, co dziś znaczy być czarnym? Być czarnym to znaczy należeć do rasy czarnej. Ale to przede wszystkim stan ducha. Musimy być świadomi przynależności kulturowej i zdobywać wiedzę konieczną do jej kontynuowania, by przekazywać kolejnym pokoleniom przesłania naszej rewolucji. Organizacje czarnych nie otrzymują wsparcia od rządu, gdyż to ten sam, który uciskał nas w przeszłości. Skąd się biorą nędza i porzucone dzieci? Są potomkami niewolników. Wyzwolenie jest fikcją. Nędza i ubóstwo istnieją dlatego, że ten okrutny błąd historii nigdy nie został naprawiony. Plaża i potłan. Na plaży dzieci naśladują starszych. W ten sposób rzesze tancerzy stale się powiększają. Cześć. Miło cię widzieć. Poznajcie się, Timbalada. Seja bem-vindo, gosta da terra. Isso aqui é Caldas, um colega nosso. E aí, como é que tá as coisas? Só o Tibi Suihat? Tá lá. Por junto. Ah, o Tibi? É. Jakoś leci. Mieliśmy trochę kłopotów, ale teraz jest okej. W jakim są wieku? Mają od 5 do 8 lat. Jak łączysz pracę na plaży z uczeniem tańca na akademii? Staram się jakoś to pogodzić. Wieczorem jestem bardzo zmęczony. Muszę iść na kompromis, bo nie chcę zawieść dzieciaków. Nie mogą się doczekać treningów. Szkoła publiczna Baixa d'Égua. Nie można powiedzieć, żeby rodzice zachęcali dzieci do nauki capoeiry i często się zniechęcają. Potem snują się bez celu po dzielnicy. Dentro lá da comunidade, no caso lá onde chama Baixa da Égua, e eu soube. E já sou, por exemplo, que dowiedziałem się, że jeden z moich byłych uczniów, 14-letni Makaki, został przyjęty do gangu. Młodzież, o którą nikt się nie troszczy, szybko się starcza. La musique appartient à la capoeira. Bez muzyki nie byłoby capoeiry. Instrumentem wiodącym jest birimba. Les capoeiristes disent qu'il est le maître du jeu. À tout moment. Tancerz powinien umieć przeistoczyć się w każdej chwili w muzyka.
Chciałbym wam kogoś przedstawić. To mój serdeczny przyjaciel i wielki mistrz capoeiry, Timbalada. Poprosimy go, żeby pokazał nam, co potrafi. Capoeira Angola jest językiem ciała. Każdy cios jest pytaniem, każdy łuk odpowiedzią. Capoeira w stylu Angola, którą tańczy boka, jest grana powoli. Im rytm jest wolniejszy, tym tancerz musi ewoluować bliżej ziemi. Mam nadzieję, że dobrze się przyjrzeliście. W Brazylii najczęściej tańczy się capoeiry regionalne. Do akademii uczęszczają zarówno weterani, jak i debiutanci. Młodsi uczą się u boku starszych, co znacznie przyspiesza naukę. Tańcun nie stosuje się ochraniaczy. Jego uczestnicy muszą troszczyć się zarówno o bezpieczeństwo swoje, jak i partnera. Makulele jest walką pozorowaną, opracowaną przez mistrza Bobo i wykonywaną w rocznicę zniesienia niewolnictwa. Makulele uczy tancerzy synchronizacji ruchów i poczucia rytmu. Wiem, że Timbalada pochodzi z faweli. Tak jak Boca do Rio, nie miał łatwego życia. Teraz jest wielkim mistrzem i uważaj na jego nogi. A
Kiedyś pracowałem na wysypisku dla handlarza złomem. Sortowałem to, co zbierali inni. Puszki po konserwach i piwie, butelki. A potem szedłem do szkoły. Capoeirę zacząłem tańczyć w wieku 13-14 lat. Najpierw przyglądałem się starszym, a potem powtarzałem to z kumplami. Stawaliśmy na głowie i wierzyliśmy święcie, że capoeira to właśnie to, zadzieranie nóg do góry i łupanie łbem o ziemię. Pierwszą osobą, którą poznałem w Akademii Capoeiry, był Valmir. Zapytał, czy chcę trenować. Odparłem, że najpierw chcę popatrzeć. Zobaczyłem facetów, którzy wykonywali dziwne ruchy. Zdziwiłem się, co to jest. Ruszają się jak pedały. Taką miałem wtedy mentalność. Zakuty łeb. Ale faceci z Akademii drwili ze mnie. Im bardziej się stawiałem, tym bardziej mi dokuczali. Nauczyciel tłumaczył im, żeby pozwolili mi się dostosować, ale nie przestawali robić ze mnie durnia. W końcu zacząłem inaczej patrzeć na świat i stałem się miłym facetem. Oczywiście żartuję, ale wciąż jeszcze ubolewam nad parszywym dzieciństwem, jakie miałem. Teraz czuję się lepiej. Capoeira zrobił ze mnie innego człowieka. Boca prowadzi Timbaladę do Akademii Mistrza Valmiry, żeby pokazać mu prawdziwy taniec capoeira Angola. Boca dobrze zna Valmirę. Przez 20 lat trenowali w tej samej grupie i obaj walczą o autentyczność capoeiry. Z pilnych uczniów wyrośli na surowych nauczycieli, kształcących nowe pokolenie adeptów capoeiry w stylu Angola. Muzyka i śpiew decydują o przebiegu capoeiry. Stają się natchnieniem dla tancerzy. Cios w capoeira Angola nigdy nie jest przypadkowy. Jest kombinacją estetyki i strategii. Rytuał wudu służący zaczarowaniu kogoś zwie się mandiga. Mandigero to tancerz capoeira, który posiadł umiejętność oczarowywania przeciwnika. W tańcu Angola starcie nie może być bezpośrednie. Nie chodzi o pokazanie siły.
Przed końcowym atakiem tancerz musi oczarować rywala, oszukać pokojowym zachowaniem. Boca prowadzi Timbalada do mistrza wudu. Timbalada chce prosić, żeby zamknął mu ciało, co powinno uchronić go przed kulami i ciosami nożem. W Brazylii afrykańskie wierzenia potrzebne były ludności, która nie mogła zintegrować się z resztą społeczeństwa. Wojna z białymi osadnikami miała również charakter religijny. Niewolnicy szybko zapomnieli o bóstwach rolnictwa i płodności, wielbiąc bogów wojny, sprawiedliwości i zemsty. Przywołując bóstwa, musisz robić to z przekonaniem. Nie możesz igrać z duchami, bo któregoś dnia zechcą wystawić cię na próbę. Postępuj uczciwie, bądź szczery i czuły. Mnie możesz oszukać, ale nie ducha. Mam prośbę. Chciałbym, żebyś zamknął mi ciało. Na to potrzeba czasu. Żeby twoje ciało się zamknęło, musiałbyś spędzić tu 3 dni, a potem przebywać w długotrwałej izolacji. Możemy o tym porozmawiać. Zgoda? Niech Bóg cię błogosławi. Każdego roku mieszkańcy Salwador wylegają na ulicę, żeby uczcić święto Bonfim. Korowód tancerzy samby i capoeiry ma 7 kilometrów długości. To katolickie święto z czasem stało się obrzędem animistycznym. Jego popularność była tak duża, że władze kościelne nie mogły go zabronić. Wraz ze zbliżającym się karnawałem, tancerze capoeira przygotowują się do występów na ulicach. Są niebezpieczne, gdyż uczestniczą w nich tancerze z rywalizujących szkół i często dochodzi do starć.
fez escola. Foi o rei do pontapé, chamou birimbau, viola, e tocava São Bento Grande pra turma jogar Angola. Mas hoje o que a nós controla é falar do que a gente viu. Balada e do preto boca do rio, como dois galos de briga, ou nós dois no desafio. Ah. Eu não sei não, mas... Czy wolisz faire un peu? Chcesz to zrobić? Popatrz. Robisz to ostrożnie, żeby się nie skaleczyć. Nie trzyj za mocno, żeby skorupa nie była za cienka. Nie wymyślono jeszcze instrumentów dla maluchów. Ma ładny dźwięk. Najpierw zaśpiewamy coś dla zabawy. Co to jest berimbau? La chamada n'est qu'une pause dans le jeu. Chamada to przerwa w tańcu. Patrzę na przeciwnika. Jeśli podejdzie otwarty, zadaję mu cios. Dlatego musi uważać i być zamknięty. Robię trzy kroki. Ponieważ to ja zarządziłem szamadą, ja muszę ją przerwać. W Afryce tańcom towarzyszyło bicie bębnów. Kto widział filmy z Tarzanem? Wszyscy? Fajnie. Jedni grają na bębnach, a inni tańczą. Przypuśćmy, że on jest żołnierzem. Ma pejcz i chce uderzyć tego czarnego. No, smagnij go batem. W tym momencie czarny zdaje sobie sprawę, że dzięki afrykańskiemu tańcowi zebry mógłby rozbroić żołnierza albo nadzorcę, który również mógł być murzynem. Uświadamia sobie, że zanim oberwie batem, obroni się stosując chwyt znany mu z tańca zebry. Oto historia Brazylii, której nie uczą was w szkole.
eles não ensinam isso a vocês. Os professores, eles não colocam a vocês. Eles não aprendem para correr. Nem mówią wam, że wasi przodkowie cierpieli w Brazylii. Sofreram aqui no Brasil. Dowiadujecie się za to o księżniczce, która coś tam podpisała. Wszyscy ją znacie? Jaka to księżniczka? Izabela. Co ona zrobiła? Absolutnie nic. Gdzie jest wolność, jeśli kajdany wciąż nie zostały zdjęte? Czarni też pragną szczęścia, czarni też chcą być kimś. Księżniczko Izabelo, wolność dla czarnych to tylko słowa na papierze. Stowarzyszenie afro-brazylijskie ILEAIE powstało w latach 70. Ta wspólnota stara się nawiązywać do kultu voodoo. 30 lat temu ci tancerze wywołali skandal, uczestnicząc w Salwador w karnawałowym pochodzie zarezerwowanym wówczas dla białych. ILEAIE znaczy dom szczęścia. Mas o Ilê Aiê continua junto, a sua raça que luta pela vida, e o nosso remédio é o canto, que espantador pra outro lugar. E não temos vergonha de dizer que o negro Ilê Aiê é bonito demais. Raz w tygodniu szkoły samby odbywają próby na ulicach swych dzielnic. To okazja, żeby przećwiczyć pieśni i tańce wykonywane podczas karnawału. Thank you.
Cobra, mistrz Boki, przylatuje z Waszyngtonu, gdzie kilka lat temu założył Akademię Capoeiry. Przybywa uczestniczyć w spotkaniu wielkich mistrzów Capoeiry Angoli. Podobno ludzie, którzy mają zamknięte ciało, mogą zostać zabici wyłącznie nożem zrobionym w cikun. Kim był Bizzolo? Był żołnierzem w salwadorskim batalionie. Pokłócił się z sierżantem i zbuntował się. To nie legenda. Jego śmierć w Maraconga jest prawdą. Nie wiemy, czy zabito go nożem z jikun i czy miał zamknięte ciało. Wiadomo na pewno, że istniał i że pobił sierżanta. Strzelali do niego, ale spudłowali. Może dlatego, że miał zamknięte ciało. A może nie. To nie ma znaczenia. Wolę myśleć, że jego ciało było zamknięte. Legendy utrzymują capoeirę przy życiu. Nieważne, co jest prawdą historyczną, a co legendą. Duch capoeiry powstał z legend. Czerpiemy z nich natchnienie. Wzorujemy się na ich bohatera. Przedstawiam Wam największą gwiazdę capoeiry Angoli, mistrza João Pequeno. Pieśń Roda wywodzi się z tradycji afrykańskich przekazów mówionych. Tancerze capoeira czczą w niej pamięć nieżyjących mistrzów. W ten sposób pamięć o nich przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Timbalada zwykle wykonuje taniec capoeira regionalny. Jednak dzięki pobytowi w Salwador, wydaje mu się, że wyczuł charakterystyczną dla stylu Angola równowagę między tańcem i walką.
Wśród obecnych dzisiaj tancerzy kobra najlepiej oddaje ludyczny charakter capoeiry Angolii, podkreślając jednocześnie, że kiedyś był to taniec prawdziwych wojowników. Musisz zrozumieć, że capoeira ukazuje stan ducha każdego z tancerzy. Niektórzy tańczą dla zabawy, inni żeby się popisać, jeszcze inni żeby się bić. Nam zależy na spokojnym tańcu. Kiedy atmosfera się psuje, przerywamy zabawę. Żegnamy się z partnerem, mówimy, że było fajnie i do widzenia. Atmosfera capoeiry zależy od mistrzów. To oni decydują. Jeśli jednak robi się gorąco, a oni nie reagują, to skutki są łatwe do przewidzenia. Młodzi zjedli wszystkie rozumy i nie chcą nikogo słuchać. Myślą tylko, jak chwycić tego drugiego, powalić na ziemię i znokautować. To całkiem inna mentalność. Dawniej w capoeirze była przemoc, ale wyrażano ją wyłącznie za pomocą capoeiry. Thank you.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Daniel Wegner. Czytał Tomasz Magier.